Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz z Apple na YouTube. Jak widzicie, jestem w świetnym humorze z racji tego, że mój iPhone wrócił z serwisu. Jak widzicie, działa, żyje. Wczoraj, czyli praktycznie w sobotę, odebrałem go z serwisu. Może nie ja, bo ja nie mogłem niestety osobiście go odebrać. Przez to też nie mogłem podpytać serwisanta, który z nim się bawił, można powiedzieć, co tam poszło. Ale pokrótce mniej więcej wiem. Chodzi o to, że generalnie mój zabieg, ten, który od razu zrobiłem po przyjściu do domu z tego basenu, to znaczy wyjęcie baterii, podniesienie ekranu i wyjęcie baterii, zasilania, wyczyszczenie go tej wody i położenie do ryżu, dało to, że generalnie nie było dużego zwarcia w ogóle tutaj w środku, nie było też przez to szkody. Generalnie szkoda mogła być taka, że płyta główna mogłaby się totalnie zepsuć i wtedy koszt naprawy takiego iPhone'a jest po prostu na tyle wysoki, że się go nie opłaca robić. Na szczęście u mnie było trochę lepiej, ze względu na to, że prawdopodobnie ta bateria szybko wyjęta dużo pomogła, że nie było jakby możliwości, żeby coś się stało, ale niestety nie działa Touch ID. Kompletnie nie rozpoznaje żadnych moich palców, nie da się przede wszystkim tego dodać. Muszę sam dodać kod. Jak widzicie, generalnie kod wchodzi, ekran działa, wszystko jest ok, natomiast Touch ID kompletnie nie działa. Tak samo działa naciśnięcie podwójne, wtedy wchodzimy w multitasking, natomiast samo Touch ID nie działa. Jak widzicie, mogę wam pokazać Touch ID w ustawieniach, w których będę chciał po prostu dodać odcisk palca. Jak widzicie, przykładam i kompletnie nic, nie reaguje, zero zupełne. Czytałem o tym problemie, jest to generalnie problem tego typu, że w momencie, w którym ja podniosłem ekran, nastąpiło, można powiedzieć tak po polsku, rozszczelnienie pomiędzy procesorem odpowiadającym za te Touch ID, a ekranem i tym samym przyciskiem, który jakby automatycznie wyłącza na zawsze teoretycznie ten Touch ID. Czyli to jest swego rodzaju zabezpieczenie, żeby ten odcisk palca, który skanujecie, był stosunkowo bezpieczny. Więc jeśli ktoś się właśnie dobierze do tego, no to i tak już nie wyciągnie odcisku palca. No ale chciałbym może jakoś to wymienić, dlatego w najbliższych dniach będę musiał się udać z powrotem do tego serwisu. No i podpytać po prostu, czy nie da się wymienić samego modułu tego Touch ID, bądź no nie wiem, czy są jakieś opcje, żeby to naprawić, bo z tego co słyszałem, raczej nie. Powiem wam szczerze, że dużo nie zapłaciłem za naprawę, stosunkowo niedużo, bo zapłaciłem 10% wartości telefonu, można tak powiedzieć, 300 zł mnie to kosztowała ta przyjemność testowania obudowy LifeProof, więc trochę poszedłem w koszty, ale mniejsza o to. Takie rzeczy się zdarzają, też będę miał może jakąś naukę na przyszłość, że nie zawsze warto tak bardzo intensywnie testować rzeczy, które dostaję, narażając przy tym swoje, bo no jest to jakby no niewspółmierne testować obudowę za 400 zł do telefonu za 3000. Natomiast no chciałem zrobić jak najwiarygodniej ten test, niestety będzie trochę mniej wiarygodny, bo nie będzie prawdopodobnie w recenzji żadnych filmików spod wody. Ale do samej recenzji na pewno się odniosę w całości, nie będę tylko pokazywał tego faktu z telefonem, tego jakby tej sytuacji, bo obudowa, muszę to powiedzieć, że jest naprawdę też bardzo fajna pod innymi względami, ale o tym w innym filmie. Chciałem wam po prostu powiedzieć, bo mnóstwo osób mnie teraz pyta, co z moim iPhone'em, dlatego stwierdziłem, że może znowu taki krótki vlog na temat tego, że iPhone działa, iPhone generalnie chodzi, mogę wszystko z nim robić, oprócz tego, że to Touch ID nie działa. Aha, no i jeszcze wczoraj niestety iPhone w pewnym momencie skraszował totalnie, to znaczy nie system się wysypał, tylko zrobił się niebieski ekran, po czym przeszedł do granatowego, przeszedł do szarego, po czym przeszedł do czarnego, zawiesił się, no i go musiałem zresetować, twardy reset mu zrobić, po czym się włączył na nowo, więc nie było z tym jakiegoś większego problemu, aczkolwiek nie powinno się to zdarzyć. Dlatego będę musiał jeszcze udać się raz do serwisu i porozmawiać z serwisantem, który bezpośrednio robił przy tym iPhone'ie, bo generalnie no niestety nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej, bo też tych informacji nie dostałem. Okej, to by było generalnie na tyle. Ja się bardzo cieszę, że mój iPhone wreszcie do mnie wrócił, bo stosunkowo to też krótko trwało. Nie była to jakaś długa rozłąka. Natomiast, no, jak widzicie, no nie jest on niestety w pełni sprawny. I ja za dzisiaj wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć!